Witam Was tutaj, Ted Bundy, i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play GTA Vice City. Tak, dokładnie, w dzisiejszym odcinku zaczynamy misje, które będą przedstawiały wykonywane zadania poszczególnych interesów poszczególnych nieruchomości, które nabędziemy za zgromadzone pieniążki. Tak więc w dzisiejszym odcinku zaczynamy od Kaufman Caps, która jest swoistą firmą taksówkarską, świadczącą usługi podwożenia ludzi. Nasza baza taksówek, nasza firma taksówkarska będzie nazywać się Kaufman Caps i misje wykonywane dla niej będą polegać na wyeliminowaniu firmy przeciwnej, mianowicie Zebra Caps. Zebra Caps to będzie poruszać się takimi chyba lepszymi samochodami, nie pamiętam jak one wyglądają, znaczy wiem jak wyglądają, ale nie pamiętam nazwy, no ale mniejsza z tym. Tak więc, misji jest 3, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Wejdźmy zakupić naszą pierwszą nieruchomość, znaczy w sumie to drugą, bo Villa Vercetego generujesz przychód w postaci 5000 dolarów. Firmę taksówkarską możemy kupić za 40 tysięcy dolarów. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management needs... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Vercetti. Tommy Vercetti. Our new management, the Vercetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Tak więc firmę taksówkarską mamy już zakupioną za 40 tysięcy dolarów. I po wykonaniu dla niej wszystkich misji będzie ona generować przychód. Misje są 3 i będą polegać na wyeliminowaniu, na przeszkadzaniu w interesach firmy przeciwnej, czyli Zebry. My poruszamy się właśnie takimi taksówkami i aby zacząć pierwszą z 3 misji, wsiadamy do owej taksówki. Okay, we got a high class fare needs pick it up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. Wsiadamy do taksówki. Na razie misja zapowiada się, że będziemy świadczyć po prostu normalną usługę. Będziemy musieli podwieźć jakiegoś biznesmena z wyspy Starfish, czyli wyspy, gdzie mamy naszą willę Vercettiego, która już zbiera dla nas pieniążki. Mamy na czas, mieliśmy chyba minutę, o ile dobrze pamiętam. No ale czy będą jakieś problemy w drodze, czy będą jakieś ekscesy, o tym przekonamy się za moment. My już wyjeżdżamy z małej Hawany i wjeżdżamy na wyspę Starfish. Tutaj sobie zakręcić jeszcze muszę. O. Klakson naciskamy i z domu wychodzi gentleman w starszym wieku. Jednak co to jest? Podjeżdża konkurencyjna taksówka, którą musimy po prostu... O, jeszcze mi kutasy przebił opony. Musimy po prostu zniszczyć. VIP wysiada... O cholera, o cholera. Siadaj, 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 siadaj. VIP wysiada i niestety taksówki Zebry będą nas ścigać. Spróbuję pojechać do lakiernika, może jakoś zreferuje mi tą oponę, gdyż... Fajnie się z tym nie jedzie, jeszcze jak zderzymy się z... O! Może naprawić, super. Jakbyśmy się zderzyli z konkurencyjną firmą, z inną taksówką Zebry, no nie zakończyłoby się to fajnie. Teraz możemy spokojnie, bezpiecznie... Kurde.
bezpiecznie zawieźć naszego pasażera na lotnisko. On chyba stał, chciał, tak. Nie ma jakiegoś wygórowanego czasu dotarcia. Po prostu jedziemy, zaliczamy kolejne uliczki i w spokoju docieramy do celu. Zobaczmy tylko może, jaką najlepszą drogę tutaj obrać. Dobra, będziemy musieli przejechać obok salonu samochodowego, który też możemy zakupić. I tam chyba po sprowadzaniu samochodów, po jakichś wyścigach, będzie generować również dla nas przychód. Tak więc jeszcze tutaj... Oj Jezu, ajajaj, się rzucają mi pod koła. Nie wiem, potem będzie w gazetach, że samobójcze czyny popełniają mieszkańcy. W spokoju sobie dojeżdżamy, tylko bez żadnych takich ruchliwych skrętów, żeby nam się taksóweczka nie wywaliła, gdyż no... Gdyż dość zwrotna ona jest. Tak, może się przechylić, giwnąć na jedną stronę. Jest już iPort, jest już lotnisko. Stajemy na różowym polu, VIP wysiada. Przechodzi przez barierki. Misja zaliczona, otrzymujemy $1000. I wracamy... Znaczy w moim przypadku, bo wy możecie tam sobie jeszcze grać coś. W moim przypadku powracam do... bazy taksówek, do naszej firmy, aby wykonać kolejną misję. Teraz jeszcze będę musiał o Jezu się, aj, już maskę żem stracił, kurde. O, pożyczymy sobie tą taksówkę, w sumie jest, jakby nie patrzeć, kolega po fachu powinien się zamienić z nami. A, nie stawia nawet oporu, jest super. O, Pinda chciała jeszcze odzyskać taksówkę, a to szmata. No ale już w nieco odświeżonym wozie, w nieco naprawionym, tak można to nazwać, ruszamy dalej. Musimy dotrzeć do firmy taksówkarskiej, jest ona oznaczona na mapie takim czarną literką kawy na żółtym kwadraciku, można tak to powiedzieć. I jedziemy wykonać drugą misję. Warto uważać, żeby po drodze, znaczy może nie po drodze, gdyż nasza firma taksówek Kaufman Cup znajduje się w dość niewygodnej dzielnicy, mianowicie w dzielnicy, gdzie dominują Haitańczycy, gdzie dominuje gang Haitańczyków. No ale jak będą jakieś drobne ekscesy, to sądzę, że takie M4, ewentualnie MP5 powinno uspokoić całą sytuację. Wysiadamy z taksówki, już podjeżdżamy. Kto chce, może sobie zasejwować, safe jest tam, ale my wykonujemy kolejną misję. Wsiadamy do taksóweczki. VC cabs keep beating us to it. They just got too many cars. We can't compete. Mr. Bassetti, if you're out there listening in, you wanna put the VC cabs out of action before we go bust? My musimy zniszczyć 3 taksówki firmy konkurencyjnej. Zobaczmy właściwie, gdzie one się znajdują. A wszystkie są w okolicach dzielnic należących do gangu kumańskiego i my musimy po prostu zniszczyć owe taksóweczki. Jakiegoś marginesu tutaj chyba nie ma. Po prostu nie mamy żadnego czasu, nie mamy żadnego chyba limitu. Po prostu musimy wyeliminować kolejne taksóweczki. Jednak gdzieś tutaj... O, jest już jedno, widzimy jedno i po prostu musimy ją unicestwić. Logiczne, jak zaczęliśmy strzelać, to... O, taksóweczka się już zaczęła palić. My straciliśmy tylko maskę przed nią. Taksóweczka wybucha. I nie mamy już 3 celów do destrukcji, tylko tym razem mamy 2. Druga już jest przed nami, jeszcze musimy tylko skręcić w prawo. Tak, za komisariatem. Już jest widać różną strzałkę, którą musimy musimy sprawić jej total destrukcję. A, szmata chciała skręcić. O, cholera. Gień, głupia Pindo. Tak, taksóweczka się pali, odjeżdżamy, jakby nigdy nic się nie stało, prawda? Im została nam jeszcze jedna taksóweczka do zniszczenia. Właściwie zobaczmy, gdzie ona się teraz znajduje. Aha, ona znajduje się w drodze na lotnisko. Nie wiem, czy ona wyjeżdża z lotniska, czy próbuje się dostać na lotnisko. Tak, wyjeżdża w strefę lotniska. Na razie jeszcze jej nie widzę na moim zasięgu, no ale zaraz ją... dopadniemy i sprawimy jej niemiłą niespodziankę. Tak, już ją widać. Podjeżdżamy. I total destrukcję zaczynamy.
Wow! Taksóweczka się pali. Taksóweczka wy... Kurde. Taksóweczka wybucha. My otrzymujemy dolarów 2000. I druga misja została wykonana pozytywnie. Tak więc w moim przypadku pojedźmy raz jeszcze odebrać misję od naszej firmy. Tym razem może być ona troszeczkę trudniejsza, no ale zobaczymy co i jak. Tutaj jeszcze na minimapce mam misję z budki telefonicznej, ale ich jest chyba 5. To wykonamy je może w następnych odcinkach, aby gra osiągnęła pełne 100%. To już by było coś, to już byłoby coś takiego fajnego. Jesteśmy w małej Hawanie, w Little Havana. Idziemy sobie główną dróżką. No, sklepy rabować też będziemy. Zobaczymy. Czy to lakiernika? Nie, w sumie do lakiernika nie ma co zajeżdżać. Weźmiemy sobie, no, odbierzemy sobie nową taksóweczkę w naszej firmie. Tak, już widać żółty budyneczek. To nasza baza taksówek. Ajajaj. O, hajdęczycy tam są. Wow, zaczęli strzelać, się mi kursor z tego. Aha, super. Oni zaczęli mnie atakować. I oczywiście policja kogo goni? Mnie. Super. Walić policję, weźmy sobie kaskę, już zebraliśmy, dobra. Wykonujemy kolejną misję od Kaufman Caps. Ktoś prosi o... Aha, musimy pojechać po... O cholera, po Mercedes. Mercedes chyba Cortez, nie jest nic więcej powiedziane, ale zapewne tak. Teraz zobaczmy, gdzie musimy jechać. A, w okolicę doków. Jeszcze odwiedzę lakiernika. No, kurde, żeby po prostu moja taksówka, zanim tam dojedziemy, nie była aż tak zniszczona. W końcu musi być jakiś podryw do Mercedes, żeby jakoś się prezentować. Nie można tak zniszczoną furą ojca podjechać, tylko po prostu... Tak, jeszcze maska mi się od tego wała oderwała, więc zajedziemy sobie do lakiernika, który wymieni nam nowy silnik i lakier. Tak, nowy silnik i lakier, gliny cię nie poznają. Nasz pojazd wygląda schludnie, czysto i pięknie. Jest odświeżony, wypolerowany, jest cacy. Gwiazdka miga, ponieważ właśnie skorzystaliśmy z usług lakiernika. I policja nie wie co, gdzie i jak. My zbliżamy się już do doku, widać jakiś tam statek, woda i tutaj są jeszcze jakieś dźwigi, które pracują pewnikiem przy załadunku. No ale wjeżdżamy w strefę doków, przejeżdżamy przez... To jest szlaban, tak, szlaban. Musimy skręcić prawo przed... Kurde, co za pinda. Teraz muszę znaleźć jakiś wjazd, tylko nie wiem czy będzie po lewej, czy po prawej chyba, tak, po prawej. Bo tej furgonetki jest taki niewielki wjazd. No i jest różowe pole, no stajemy. A, ma klakson, to klakson. No i gdzie jest Mercedes? O, samolot jeszcze tam zatywał. I są taksówki firmy przeciwnej. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć taksówek. Jest sześć taksówek. Zostań przy życiu, póki czas nie minie. Ha, super. Musimy uważać na taksówki firmy przeciwnej. Musimy jeździć, mamy na to minutę. Musimy pozostać przy życiu minutę. Nie możemy zniszczyć naszej taksóweczki. Ajajajajaj. Gdyż jak zniszczymy, to będzie nie ciekawie. Co za głupie pindy. Spróbujmy skręcić jakoś, żeby tylko mi nikt nie wjechał. Dobrze, jeszcze... Pół minuty mamy, musimy wytrzymać. Na razie chyba tylko bagażnik mi się otworzył i chyba spoiler, ty nic. Nie znam się na częściach samochodowych, nie interesuję się tym za bardzo. Jezu! Ajajaj! Jeszcze 10 sekund, wytrzymaj, wytrzymaj, 10 sekund, wytrzymaj! Już czuję ten ryk silników na swojej masce. 10 sekund, jeszcze drzwi mi odpadły. Jezu się, nazarejski, aj Jezus Maria, aj Jezus się! Jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2... Jeden! Wytrzymaliśmy ten nawał taksóweczek. Uuuuj, Zebra Cabs właśnie wjeżdża. Dawaj, synek. Zniszczy cię.
Tylko teraz tak, musimy zniszczyć taksóweczkę oczywiście. Taksóweczka wyjeżdża. Stawmy się do niej i nawalamy po prostu. Nawalamy do niej z pistoletu, już z czego tamkolwiek. Sprawdźmy, żeby ona się zapaliła, sponęła. Pal się, Pindo, tak. Taksóweczka się pali. Taksóweczka, ale jeszcze cel nam nie zniszczył. A, musieliśmy tego typa potegować, przyjechać. Typa przejechaliśmy, wątek taksówkarski został zaliczony. I w tym momencie nasza firma taksówkarska będzie generować przychód dzienny sięgający, podobnie jak w Villa Vercettiego, 5000 dolarów. Pojedźmy jeszcze na chwilę do naszej firmy taksówkarskiej. Po prostu konkurencja została zmiażdżona, została zmieciona z powierzchni ziemi. Aż tak przy tym bardzo nie ucierpiałem, zaraz zobaczymy szkody na miejscu, ale z tego co widzę, to odpadło mi siedzenie kierowcy, odpadły mi siedzenia po prawej stronie. I straciłem włas w bagażniku. No ale szkody zobaczymy. O, jeszcze tutaj już tylnie drzwi za kierowcą zostały zdewastowane, znaczy są zniszczone, są powyginiatane, są wypuklone, no ale zobaczymy. O, jeszcze tak, jeszcze po drodze ją niszczy. Ajajaj, drzwi się otworzyły, no ale cóż. Nawet chyba dymek nie idzie z naszej taksóweczki, więc wytrzymała, jest solidna. Tak, chyba minąłem naszą firmę, czy nie minąłem? Zaraz zobaczymy. Nie minąłem, jest dosłownie za tą pizzerią, tak, nie minąłem. Na mapce się pojawiło czarny K na żółtym znaczku, jest. Wysiadamy, a jeszcze tutaj przednie to straciłem. O, i mamy... O, Jezu, kto do nas strzela? Ajajaj, to też maty znowu. Głupie pindy znowu są w pierdu. My mamy taką Zebra Cab, czyli taksówkę firmy przeciwnej, która próbowała nas zniszczyć. To była Anioł Stróż, chyba tamtej firmy, nie wiem. Tak, firma generuje przychód. Na razie nie było to wiele, gdyż odebrałem od razu ten zarobek. I w tym odcinku to wszystko. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć i czołem.